Kim Jong-un wzywa do nowego, ciężkiego marszu. Kraj jest w kryzysie. Korea Północna. Kim Jong-un wzywa do nowego, ciężkiego marszu w obliczu kryzysu. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un wezwał aparat partyjny do podjęcia kolejnego, trudniejszego, ciężkiego marszu, by wydobyć kraj z kryzysu w obliczu nadchodzących przeszkód i trudności, poinformowały w piątek państwowe media północno-koreańskie. Kim porównał w ten sposób sytuację w kraju do okresu zwanego ciężkim marszem tragicznej klęski głodu z lat 90., gdy w Korei Północnej z niedożywienia i związanych z nim chorób zmarło o kilkaset tysięcy osób, a według niektórych szacunków nawet ponad 3 milionów. Władze komunistycznej Korei Północnej na początku 2020 roku zamknęły granice w obawie przed pandemią koronawirusa, co zredukowało handel z Chinami prawie do zera i dodatkowo pogłębiło zapaść niewydolnej krajowej gospodarki, która zmagała się już wcześniej z międzynarodowymi sankcjami. Postanowiłem poprosić organizację Partii i Pracy Korei na wszystkich szczeblach, w tym Komitet Centralny oraz sekretarzy komórek całej partii, o podjęcie kolejnego, trudniejszego plus ciężkiego marszu plus, aby uwolnić nasz lud od trudu, powiedział Kim, cytowany przez państwową agencję prasową KCNA. Przywódca nakazał też partyjnym sekretarzom, aby, podobnie jak matki, które zawsze troszczą się o życie i rozwój swoich dzieci, cierpliwie szkolili członków partii jako wojowników bezgranicznie wiernych partii i rewolucji. Według południowo-koreańskiej agencji prasowej UHAP wezwanie do zaciskania pasa ma na celu wzmocnienie dyscypliny w aparacie partyjnym w związku z narastającymi problemami gospodarczymi kraju. Rząd Korea Południowa oceniał, że w Korei Północnej zabraknie w tym roku nawet 1,3 milionów ton zbóż. Na styczniowym zjeździe partii Kim przyznał, że w Korei Północnej nie udało się zrealizować planów gospodarczych w prawie żadnej dziedzinie. Zapowiedział jednak dalsze zbrojenia jądrowe i budowę najpotężniejszej siły militarnej, co jest jego zdaniem konieczne, by chronić kraj przed wrogą polityką USA.